Hej, witajcie, z tej strony Arkowie, a w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w grę podobną do GTA 5. Kolega mi wysłał taką grę, że jest strasznie podobna do GTA 5 i w dzisiejszym odcinku sobie ją przetestujemy i porównamy do GTA 5 i zobaczymy, czy jest podobne i czy się opłaca ją ściągnąć. Ja już ją ściągnąłem i zajmuje ona około 2 giga pamięci w telefonie, więc zobaczymy, czy się opłaca ją ściągnąć. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę oraz subika. Wpadajcie do opisu, bo tam jest link do Instagrama plus jeszcze do nowej bluzy z nowej edycji, tak? Fajne jest, więc zapraszam Was. No i ja Wam nie będę dalej przedłużał, zapraszam Was do odcinka. Widzowie, jesteśmy właśnie w tej grze. Tu mamy taką postać, no nawet ładnie wygląda ta grafika. Tutaj mamy minimapkę, mamy różne inne te. I tutaj chyba prawdopodobnie będziemy jakieś zadanie robić. Wejdźmy w minimapę, zobaczymy, co tu musimy zrobić. Musimy tu. Dobra. Czyli musimy iść w tamtą stronę. O, ktoś do nas dzwoni. Dobra, widzę. Biegniemy sobie. Może jakieś auto będzie. Weźmy. To jest policjant. Dobra, biegniemy. O, tam jest też wóz policyjny. Kurde. Okej. Tu klikamy coś. Dobra. To trochę wygląda jak GTA San Andreas, niż bardziej GTA 5. Ale okej, okay, może być. Okej. Dobra. Tu klikamy coś. O, mamy pałkę, o dobra. Jak w GTA 3, na tym kanale kiedyś grałem w te gry. Nagrywałem tylko, że bez twarzy. Oho, trzeba. Dawaj, na uwagę. Oho, zabiłem. Dawaj. Walimy go. Możecie też zauważyć, że właśnie jest kamera w innym miejscu. Dlatego, że po prostu jest ta mapka i nie chcę zabierać miejsca jakby tutaj na mapy. Dawaj. Mi się... Kurka. Dobra, koniec tutaj widzę. Dobra, mamy. To już koniec? O. Dobra, 5000 zrobiłem. S. Na easy. Dobra, przecież możemy iść tam do tego punktu. Dobra, chyba może. Idziemy. A gdzie ten punkt? Mieliśmy przecież zaznaczyć. Tu na wyjść. No. O, są auta, to zabierzemy jedno auto. Kurde, policja. Ale piękna fura. Aha, no tak, tak jest psuje. Dobra, jedziemy. Kurde, no zaraz rozwalę tę furę. No tak, spadnie wszystkie. Policja cię goni, odpływać wszystko. Dobra, musimy uciec. Dobra, tu uciekniemy. Dobra, przejdziemy tędy, bo musimy, bo inaczej to... Jedziemy, na razie zdążymy. No, żeś nie wytrzymam zaraz. Ale to jest jak GTA 5, no. Trochę jest podobne. Nawet grafika taka ładna, więc... Aha, dwie gwiazdki.
Ło, ale drift. Dobra, robimy drifciki. Dobra, chyba ich zgubimy. No nie. Kupiliśmy, nie mamy już żadnych gwiazdek. Jesteśmy tu. Dobra, czekajcie, widzę, bo nie wiem teraz co tu zrobić. Jesteśmy na miejscu, w którym mieliśmy być. No, skacz. Dobra, tu jakiś klucz jest. Jeszcze ten klucz. Mamy klucz, dobra. Jakieś następne punkta są. Punkty. Nie ma, w sumie tak. Czy nie ma? Po prostu sobie przeje. Albo tutaj jest coś. Dobra. Dobra. Będziemy jechać i to po tą furę. Mam nadzieję, że nie zniknęła. Jak to bywa. Dobra, nie zniknęła. To jest naprawdę dobrze. Dobra, nie jest zniszczona. Przynajmniej jest fajne. Dobra, ale jest zapis w ogóle, że ma w ogóle. Dobra, jedzie tam. Tego punktu zaznaczyłem, może tam coś będzie fajne. No tu się nawalają znowu. Dobra, to blisko nawet jest. Tam tutaj się zatrzymał. Dobra. A nie, bo tu są jakieś zakupy. To drugie gdzie jest? Tutaj gdzieś. A nie! To tu! Zobaczmy, teraz rozwalę to auto. Muszę sobie podjechać jeszcze bardziej. A. No, ja to zaraz rozwalę. Dobra, dobra, tutaj staniemy jakoś. Dobra. Tutaj musimy iść. To widzę, że to tutaj jest. Okej. Okay. O, to mi zniknął? No nie. No ja się nie mogę. A tu! A ja tam się plątam. Zobaczymy co będzie. Trzeba zrobić. Okej, okay, tu. O kurde. Dobra. Jakieś losowania. Dobra, dostaliśmy jakieś coś. Nie wiem co to jest. Dobra. Nie da zwalczyć. Czy coś takiego? Dobra. No nie, nie mam. No to ja też. Wychodzimy stąd. Dobra, co tu mam robić? Tyle chyba. Dobra, wychodzę. Trzeba kolejne auto wynająć. Jakieś. Ten motor bym zabrał. Oj, kurde, no nie wiem jak. Dobra. Tutaj jest. No, żeś nie wytrzymał. O, dobra, możemy na motor wyjechać. Dobra. Dobra, no to tak, przejedziemy się tutaj po mieście, zobaczymy co tutaj jest, bo jeszcze nie wiem, nie patrzyłem. Dobra, no to fajnie wygląda. Jestem ciekawy co by było jakbym spadł do wody. Dobra, czy będziemy się dusić, jak by było w innych GTA trójce. Dobra, jedziemy tam.
Bo to bardziej wygląda jak dla mnie trochę jak GTA San Andreas, a nie jak GTA 3, GTA 5. Dobra, lecimy. Nie, normalnie możemy jechać, znaczy pływać. Ale fajnie. No to czyli to nie jest jak... Dobra, no jest nawet ładnie. Jest ładna grafika. Można powiedzieć nawet, że to GTA 5. O, tutaj coś jest. A nie, bo to sklep. To nie, sklepów to nie chcemy. Idziemy jeszcze pomóc pokraść auto. No bierz to auto. Szybko. Tu gdzieś policja była. Dobra. Jedziemy. Zobaczymy co tutaj. W sumie zobaczmy co jest w mapie. Na mapie, dobra, jesteśmy tu. O, tu mamy jakieś. Tu podjedziemy, dobra. Zobaczymy co tam jest. Dobra. No dobra, jedziemy. Zobaczymy o co tam chodzi. Jak na razie fajna jest gra. O kurde, ale bym wyskoczył. Dawaj, to jest zielone, zielone, zielone. No, żeś mnie przejechał. No nie. A, przejechał mnie, że zaraz zginę normalnie. No następny. Nie, no i następny. Zobacz, że ja zaraz umrę. Umarłem. Dobra widzowie, musiałem obejrzeć filmik, żeby dostać drugie życie. Musimy tutaj uważać, by nas nie przejechali. Dobra. Szukamy jakiegoś innego auta. Trzeba znaleźć, żeby się przejechać. Bierzmy to. Skręcamy tam i jedziemy. Dobra. Nie no, ogólnie ta gra fajnie wygląda. I ja jakbym nie miał GTA, a chciałbym mieć strasznie, to ja bym to grał. Ciekawe. No kurde, mnie zaraz znowu zabiją. Dobra widzowie, jak widzieliście, gra jest naprawdę podobna i naprawdę fajna do GTA 5, można tak powiedzieć, bardziej jest podobna do GTA San Andreas, ale polecam ją, bo jest naprawdę fajna, można sobie zagrać i różne misje robić. Więc naprawdę polecam ją ściągnąć. Tutaj macie pokazane jak ona się nazywa i jak to wygląda ten awatar tej gry. Zostawcie łapeczkę w górę, subika na kanale, zostawcie komentarz jaką można jeszcze inną grę przetestować, albo żebym znalazł jakąś fajną grę, która jest podobna do jakiejś gry, której nie możecie ściągnąć, to bardzo chętnie to zrobię. Wpadajcie na mojego Instagrama, no i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!